Pracownicze plany kapitałowe to system dobrowolnego oszczędzania na przyszłą emeryturę. Zaczną obowiązywać od połowy 2019 roku. W pierwszej kolejności do utworzenia PPK będą zobowiązane przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 250 osób. Składka do PPK będzie finansowana z kilku stron, zarówno bezpośrednio od pracownika w wysokości 2% wynagrodzenia, jak i od pracodawcy w wysokości 1,5%. Będą również dotacje ze strony budżetu państwa, będzie to dotacja powitalna w wysokości 250 zł i coroczna dopłata w wysokości 240 zł. Firmy, które zatrudniają powyżej 250 pracowników, już teraz powinny podjąć decyzję o analizie biznesowej rozwiązań wpływu na budżet. Na pewno te firmy powinny zabudżetować co najmniej 3-miesięczną składkę do PPK w przyszłym roku. Już teraz powinny analizować wybór instytucji finansowej, z którą będą te programy prowadziły w przyszłym roku. Wpływ pracowniczych planów kapitałowych na giełdę będzie istotny. W pierwszej kolejności, w zależności od wskaźnika partycypacji w systemie, będziemy mogli mówić o napływach corocznych do PPK rzędu od kilku do nawet kilkunastu miliardów rocznie, co istotnie wpłynie na rozwój giełdy papierów wartościowych w Warszawie.